Identyfikator podmiotu SCP-3128. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-3128 ma być przechowywany w zabezpieczonej szafce w placówce. Dostęp jest ograniczony do personelu poziomu 4. W następstwie incydentu 3128-073 testowanie jest zabronione. Mobilna formacja operacyjna J-10 Cholerni Federalni ma współpracować z pracownikami służb porządkowych w celu przeprowadzenia dochodzenia miejsca pobytu POI-3128-1. Jeśli zostanie znaleziona, ma zostać pojmana i przeniesiona do fundacyjnego aresztu. Opis. SCP-3128 to niemal kompletna gra Monopolio, stworzona w Portugalii w roku 1937. Podczas gry wywiera anomalny efekt na globalne, rzeczywiste rynki nieruchomości. Wydarzenia w rzeczywistości będą odzwierciedlać wydarzenia w grze. W wyniku kryzysu kredytów subprime z roku 2007 wszelkie dalsze testy naukowców zawierające manipulacje rzeczywistymi rynkami nieruchomości za pośrednictwem rozgrywki zostały zawieszone. W następstwie incydentu 3128-073 wszelkie testy zostały zawieszone do odwołania. Dodatek 3128-1. Log incydentu. Data 21 września 2009 roku. Uczestnicy: D-3128-1 Alfa, D-3128-2 Beta, D-3128-3 Gamma. Obiekt: SCP-3128. Notatka. Poniżej znajduje się fragment zapisu audio nagranego podczas testu. Początek logu. Twoja kolej. Kurwa. Dalej rzucaj. Nie ma mowy, że wygram. Już masz 6 kompletnych posiadłości, stary. Po prostu rzucaj. Dobra, niech będzie. Zawsze nienawidziłam tej głupiej. Weź kartę szansa. Ta. No. Co tam jest? Sekundkę. Muszę coś sprawdzić. Co ty do cholery... Hej, chłopaki! Co ty do cholery wyprawiasz? Używam tego. Co do... Powodzenia wam! Jak ty... Gdzie ty? Koniec logu. Notatka. D-3128-3 został oznaczony jako POI-3128-1. Dokumentacja SCP-3128 została uaktualniona o notatkę o zagubionych elementach, włączając to jedną kartę: wyjdź bezpłatnie z więzienia. Jak ty? Gdzie ty? Koniec logu. Idealne podsumowanie.